Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Będziemy mieli dzisiaj przyjemność komentowania dla Państwa tego spotkania. Już z niecierpliwością oczekuję pierwszego gwizdka sędziego. Włodek, jedno zdanie na temat dzisiejszego spotkania. Równe zespoły, spodziewam się sporo walki. Mecz sędziuje znany ze stanowczości arbiter. A zatem można się spodziewać wielu przerw w grze i licznych kartek. I sędzia gwizdkiem rozpoczyna to spotkanie. Fernandez. Ach, kapitalne podanie. Ależ podanie jest okazja. Broni, ale piłka w grze. Pusta bramka, strzał i jest gol. Ależ urwał się spod opieki i głową umieścił pięknie piłkę w bramce. Znakomite zagranie, jak i cała akcja. Bramkarz nie przytrzymał piłki, która wylądowała prosto pod nogami przeciwnika, a ten nie zmarnował okazji. Oddaje strzał, no i powstrzymał akcję. I za chwilę wznowienie gry od rzut rożnego. No, będzie gol! Uderzył, ale prosto w rywala. Vidal. Piłka nie doszła jednak do adresata. Gorąco, ale obrona ma chłodny umysł. Fernandez. Vidal. Przy piłce gracz niezwykle wytrzymały, pracowity, świetny w defensywie i ofensywie. Podanie. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Fernandez. Świetna współpraca. Jest okazja, ależ spudłował. Źle przyjął piłkę i nieczysto strzelił. Vidal. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. Nani. João Moutinho. No i po tym odbiorze mogą budować swój atak. Ależ akcja! Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Fernand! Ach, niewiele zabrakło. No i przejęli w ostatniej chwili. Czy to wykorzysta? Nie strzela! Nieudany strzał, za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. Portugalia rozpocznie grę od własnej bramki. Nani. No, błąd, strata. Vidal. Świetne podanie. Świetny zwód, obrońca bezradny.
Świetne dośrodkowanie. No, umiejętnie przejął teraz obrońca. Ach, minimalnie chybił. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. No, dobra okazja będzie. No, strzela! Piłka w bramce i mamy wyrównanie. No, podelektujmy się. Cudowne uderzenie. Proszę popatrzeć. Znakomicie to zrobił. Bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Ależ precyzyjnie posłał tę piłkę w dolny róg bramki. Vidal. Znakomicie przechwycili teraz piłkę. Byłoby bardzo niebezpiecznie. Miguel Veloso. Pepe. A zatem po pierwszej połowie mamy remis. W pierwszych 45 minutach żadnej z drużyn nie udało się wypracować przewagi. Co ważne, żaden z zespołów nie potrafił narzucić przeciwnikowi swojego stylu gry. Fabio Concentrao. Cristiano Ronaldo. No i proszę, odebrał piłkę przeciwnikowi na skrzydle. Fernandez. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Groźnie, ale zdążyli na czas. Nani. Ładne dogranie. Ach, szkoda. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Od rzutu z autu rozpoczną grę. W obu drużynach pojawią się za chwilę na boisku nowe twarze. Vidal. Świetnie zagrał. Dośrodkowanie. No, zażegnali niebezpieczeństwo. No cóż, wybił, ale wprost pod nogi rywala. Kontynuują atak. Jest szansa. Nie wykorzystał szansy i wciąż remisowo. João Moutinho. Podanie. Kapitalna wrzutka. Brawo, gol, który daje im prowadzenie. To jest cały on. Świetny gol strzelony głową. Nigdy nie stanowiło to dla niego problemu. Ależ urody było to wykończenie. Ogromna radość kibiców. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Obie drużyny wprowadzają rezerwowy. Dobra główka. Gol! I mamy remis w tym spotkaniu. Powtórka, jak doprowadzili to szybko do remisu. Niedługo utrzymało się ich prowadzenie. Świetnie wykorzystali tę okazję z rzutu rożnego. Fabio Concentrao. Raul Millares.
Bosyn 2. I kolejne celne podanie. Wyśmienicie dzisiaj dryguje grą. Daleko wybijają. Ładne wybicie, szkoda, że niedokładnie i przeciwnicy znów przy piłce. Dobrze próbował, ale stracił. Vidal. Fernandez. Znakomita sytuacja. Czy to wykorzysta? Broni. Piłka wychodzi w pole. No niewiele brakowało, a mielibyśmy rzut rożny. Tylko aut. Wciąż mamy remis i nie dziwię się decyzji trenera. Postawił na gracza nowego z zapasem sił. Może on odmieni losy tego spotkania. Ciekaw jestem. Niewiele do końca. Czy skończy się to remisem, czy też ktoś zwycięży? Vidal. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Wspaniały odbiór. Mają szansę zaskoczyć rywa. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. Piłka odbita od jednego z piłkarzy. Wypadła z boiska. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Dany. 90 minut meczu poza nami. Wciąż remis. Trwa druga połowa spotkania. Remis. Trener dokonuje zmiany taktycznej, wprowadzając nowego gracza. Vidal. Cudownie dograł. Pole karne. Obrońca przejmuje przytomnie. Piłka poza linią boczną. Za moment wznowią z autu. Jimenez. Udanie. Uderza. Wymiana podań między dwójką graczy. Powstrzymał atak rywala na własnej połowie. Fernandez. Ryzykowna, ale udana interwencja. Ależ zaprzepaścili okazję na gwizdek sędziego, faul i będzie rzut wolny. Cristiano Ronaldo. Ech, ależ mało brakowało. To był ostrzegawczy strzał dla przeciwnika, chociaż minimalnie niecelny. Cristiano Ronaldo. Piłka wciąż w grze. Dobra interwencja obrony. Taki strzał to i ja bym obronił. No i Cristiano Ronaldo. Dany. Nani. Dobre podanie. Ależ rzutka. Dobra interwencja bramkarza, ale piłka dalej w grze. Wspaniale przechwycił. Pięknie podał. Czy to wykorzysta? Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Dany. Nani. Ładnie piłka trafia
gracza z pola. Akcja zatrzymana. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Oddał piłkę. No, będzie go. Tym razem nie udało się trafić. Wciąż jedna bramka na jego koncie. Gra dzisiaj znakomicie, jest groźny. Ciągle znajduje się w sytuacjach strzeleckich. Jimenez. Telo. To niesamowite. 120 minut morderczej walki nie przyniosło rozstrzygnięcia. No i teraz loteria. Konkurs rzutów karnych. No, mało brakowało, Włodek. I o mały włos stałby się antybohaterem tego meczu. Umiesz za piłkę w siatce. Zimną krwią wykorzystuje ten rzut karny. Chyba zżera go trena. No i mamy bramkę. Znakomicie zwiódł bramkarza tą zmianą tempa. Oj, chyba nie jest zbyt pewny siebie. Spokojnie zamienia ten karny na bramkę. Ależ opanowanie tego zawodnika. Niesłychane. Piłka w bramce, ale niewiele brakowało. Dopisało mu szczęście. Ależ pewnie. Brawo, brawo, brawo. Wyraźnie brakuje mu pewności siebie. Jest bramka, znakomity strzał. Ale ten strzał był niezwykły. Dwa tempa, wcześniej świetny zwód. Coś nieprawdopodobnego, pudło, to koniec marzeń o wygranej. Co za rozczarowanie.